Od 1 września zaczną obowiązywać nowe wymogi Unii Europejskiej w zakresie poprawy wydajności energetycznej odkurzaczy konsumenckich oraz komercyjnych do pracy na sucho. Podstawową zmianą jest obniżenie mocy silników odkurzaczy z poziomu 1600 W do 900 W. Nie oznacza to jednak, że odkurzacze po tej zmianie będą miały mniejszą skuteczność pracy. Dostępne technologie pozwalają na zaprojektowanie takiego produktu, który przy wykorzystaniu silnika o mniejszej mocy jest w stanie zapewnić bardzo podobny, jeśli nie taki sam poziom skuteczności pracy, jak odkurzacz z silnikiem mocniejszym obecnie stosowany. Zostały też nałożone na producentów obowiązki dotyczące obniżenia poziomu hałasu, który według nowej normy nie może przekraczać 80 dB. Jest bardzo istotny nowy wskaźnik dotyczący reemisji kurzu, który ma on szczególne znaczenie dla osób cierpiących na alergię i ten poziom nie może przekraczać 1%. Oraz zaostrzono wymogi dotyczące wskaźników zbierania kurzu z posadzek twardych, z podłóg twardych oraz z wykładzin dywanowych. Dodatkowo podniesiono żywotność silników elektrycznych do minimum 500 motogodzin. Na nowych etykietach konsumenci zobaczą nowe oznaczenia dotyczące klasyfikacji produktu, klasyfikacji energetycznej. Zawierają one szczegółowe informacje dotyczące kluczowych parametrów pracy odkurzacza od klasy energetycznej produktu poprzez średnioroczne zużycie energii, reemisję kurzu, poziom hałasu oraz wskaźniki zbierania kurzu z podłogi twardej oraz z wykładzin dywanowych.